NATO stawia na Polskę. Będzie ważna siedziba w naszym kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, przekazał, że w Bydgoszczy powstanie Centrum Edukacji, Analiz i Szkolenia NATO Ukraina. To jest pierwsza tego typu inicjatywa pomiędzy NATO a Ukrainą, która daje namacalne efekty, przekazał wicepremier. Powstanie centrum skomentował także szef NATO Jens Stoltenberg. Władysław Kosiniak-Kamysz był w czwartek w Brukseli, gdzie mieści się kwatera główna NATO. Po spotkaniu z ministrów obrony państw NATO poinformował, że sojusz zdecydował się na inwestycje w Polsce. NATO zainwestuje w Polsce. Będzie siedziba. Wicepremier przekazał, że w Bydgoszczy powstaje Centrum Edukacji, Analiz i Szkolenia NATO Ukraina. Decyzja zapadła na dzisiejszym posiedzeniu ministrów obrony państw NATO. Mamy pełną zgodę. Rozpoczynamy tworzenie tego centrum, zadeklarował szef polskiego MON. Decyzja zapadła na dzisiejszym posiedzeniu ministrów obrony państw NATO. Mamy pełną zgodę. Rozpoczynamy tworzenie tego centrum, zadeklarował szef polskiego resortu obrony. Był to proces wieloetapowy, ale dzisiaj, również po bilateralnych spotkaniach, cieszę się, że wszystkie państwa członkowskie wspierają tę inicjatywę. To jest pierwsza tego typu inicjatywa pomiędzy NATO a Ukrainą, która daje namacalne efekty, podkreślił Kosiniak-Kamysz, odnotowując, że centrum będzie zajmować się zbieraniem doświadczeń płynących z wojny na Ukrainie i dawaniem wsparcia dla walczącego kraju. Szef NATO komentuje siedzibę w Bydgoszczy. Głos w sprawie zabrał także Jens Stoltenberg, szef NATO. Wspólne Centrum Analiz, Szkoleń i Edukacji NATO Ukraina w Bydgoszczy w Polsce umożliwi Ukrainie dzielenie się wnioskami wyciągniętymi z wojny z Rosją, powiedział po spotkaniu z ministrami obrony narodowej NATO. Dzisiaj podjęliśmy decyzję o utworzeniu nowego wspólnego Centrum Analiz, Szkoleń i Edukacji NATO Ukraina w Bydgoszczy w Polsce. Umożliwi Ukrainie dzielenie się wnioskami wyciągniętymi z wojny z Rosją. Stworzy także strukturę, w której siły ukraińskie będą mogły uczyć się i szkolić wraz ze swoimi sojuszniczymi odpowiednikami. Będziemy nadal stać po stronie Ukrainy, dla bezpieczeństwa Ukrainy i naszego, dodał Stoltenberg.